Dzień dobry. Chciałam Państwu dzisiaj opowiedzieć o naszej nowości, która przyszła dzisiaj z drukarni. Książka dla dzieci od około 8 roku życia, Brune, Håkona Overasa, norweskiego pisarza. To jest książka niesamowita. Z jednej strony jest to dość taka wariacka opowieść superbohaterska, ponieważ Rune, główny bohater tej książki, wieczorami zamienia się w superbohatera, żeby walczyć z łobuziakami, z chuliganami, chłopakami, którzy go prześladują, którzy prześladują też jego przyjaciół. Ale z drugiej strony jest to książka bardzo poruszająca, ponieważ na początku tej historii Runemu umiera dziadek. I jest to dla niego smutne wydarzenie, którego trochę sobie nie uświadamia, ale rzeczywiście ten dziadek mu się pojawia, pokazuje w momentach, kiedy Rune rusza na swoje superbohaterskie akcje. I ma z tym dziadkiem bardzo ciekawą relację. Chciałabym Państwu przeczytać kawałek ich dialogu. Czy mógłbym pożyczyć farbę, która stoi w Twoim garażu? Masz na myśli tę niebieską? Spytał dziadek i zaśmiał się. Tak, możesz ją zabrać, jeśli chcesz. Bardzo dziękuję. Ale uważaj, żeby nikt cię nie przyłapał. Za drewnem na opał wisi klucz, o którym nikt nic nie wie. Brune skinął głową. Zamówili dla ciebie nagrobek, powiedział. Już? Zdziwił się dziadek. Przecież jeszcze mnie nie pochowali. Był u nas taki pan. Przeglądaliśmy katalog. Katalog? Prychnął dziadek. Widzisz to wzgórze za jeziorem? Spytał, wskazując w tamtą stronę. To jest mój nagrobek. Obawiam się, że inne będą za małe. Brune się uśmiechnął. Pamiętasz, jaki byłem silny? Spytał dziadek. Brune przytaknął. Kiedyś podniosłem wielką kłodę. Opowiadałem ci o tym? To było wtedy, kiedy mój pies przytrzasnął sobie łapę. Musiałem go ratować. Dotknął swojego bicepsa i kilka razy zgiął rękę. Właściwie to szkoda, że muszą pochować takie duże i silne mięśnie, dodał. Brune. Bardzo polecamy.